dziadek jest w życiowej formie. Na pewno nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek się teraz działo. Wiecie, no, jak zaczynaliśmy poprzednie rajdy, to też było wszystko super, no, ale faktycznie jakieś dziwne problemy i to głównie z nowymi częściami się przydarzały. Ja nie jestem absolutnie przesądny. Przebiegają koty, coś tam, nie wierzę w to, nie wierzę w niegolenie się przed rajdem i tak dalej, ale namówiły mnie trzy osoby, mówią, jak ty nie wierzysz, to nic. Ważne, że my wierzymy, chłopie, nie gol się. No i tak chodzę jak rumcajs. Zobaczymy, może się stanę. Poznamy w niedzielę. Może cię poznamy. No, na chwilę obecną to nie jest problem. Problemem jest to, że czekamy na decyzję z ZSS-u dotyczącą naszej pozycji startowej, bo jakaś kuriozalna sytuacja się zdarzyła z naszym numerem startowym. Ja rozumiem, że są regulaminy rajdów mistrzowskich FIA, natomiast jest też regulamin RSMP, czyli Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, czyli cyklu, w którym my się ścigamy. Jesteśmy załogą z priorytetem, jesteśmy załogą, która ściga się i zdobywa punkty w Mistrzostwach Polski. A jest generalnie bardzo wyraźnie napisane w regulaminie, że organizatorzy cyklu są zmuszeni do tego, czy są obligowani do tego, żeby wszystkim załogom zapewnić wyrównany poziom rywalizacji sportowej. No niestety nie będzie do końca uczciwie i wyrównanie, ponieważ będę startował na samym końcu, kiedy trasa już będzie zepsuta i do tego wszystkiego będę startował za autem, które jedzie kilka sekund, jak nie kilkanaście sekund na kilometrze wolniej ode mnie. W zeszłym roku za zawodnikiem, czy w zeszłym roku na szczęście za nim nie startowałem, ale w tym roku mam startować za kolegą Kurnickim, który w zeszłym roku, oczywiście to na pewno wynika z różnicy sprzętowej, przegrał ze mną bodajże na 8 czy 10 kilometrach 2 minuty 40 sekund, więc jeżeli mam za nim startować na odcinku chociażby 20-kilkukilometrowym, no to skończy się to nie za dobrze, jeśli chodzi o wynik sportowy, a może być wręcz tragiczne, jeżeli chodzi o skutki w razie, nie daj Boże, kontaktu z czymkolwiek czy z kimkolwiek. No to już względy bezpieczeństwa. No. Mam nadzieję, że ZSS jedyną słuszną decyzję wyda i zostanę przeniesiony, jeżeli chodzi o pozycję startową, i będę startował w okolicach, nie wiem, 5, 4, 7, 8, 10. Bóg wie, którego numeru. Niech to nie będzie tylko 43. Trzymajcie kciuki.